Cześć wszystkim, tutaj Irmi on YouTube TV. Więc tak, w poniedziałek miałam właśnie urodziny i... 100 lat. Również mieliśmy rewo, dlatego nie byłam w stanie zamieścić żadnego filmiku, ani w ogóle go nakręcić w poniedziałek. Jednak z okazji moich urodzin postanowiłam zorganizować małe Q&A. Chodzi o to, byście w komentarzach pisali wszelkie pytania, jakie macie do mnie, a ja na nie odpowiem. Filmik z wszystkimi odpowiedziami zostanie zamieszczony najprawdopodobniej za 2 tygodnie w poniedziałek. Dlatego też do niedzieli zadawajcie swoje pytania. Proszę, postarajcie się, by się nie powtarzały. Co do tego, ile pytań będzie na odcinku, to zależy, ponieważ jeśli dostanę strasznie dużo pytań, to niestety nie wszystkie będę mogła zaprezentować na odcinku, bo mam limit i chyba więcej niż 15 minut nie mogę nagrywać. Jeśli uważacie, że czyjeś pytanie jest naprawdę bardzo kreatywne i fajne i chcecie, by się znalazło na odcinku, to dajcie mu łapkę w górę. I od razu chcę, by to było jasne, nie będę odpowiadać na pytania typu, czy wymienisz się tym pet shopem, albo czy dasz mi go. Ponieważ potrzebuję pet shopów, które występują w moich filmach. Również błagam, by nie było takich pytań jak sub za sub, like na filmie za like na filmie, bo po prostu to nie jest coś, co powinno się znaleźć na Q&A. Chciałabym, byście dowiedzieli się najwięcej o mnie i o moich filmikach, a nie o tym, kogo subskrybuję i czy powinnam to zrobić. Tym samym zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania i również dziękuję za tyle pozytywnych komentarzy pod moim ostatnim filmem. A co do Juliet, właśnie jestem w trakcie przygotowywania scenariusza, a mam dla was pewną miłą niespodziankę. Jest to niespodzianka dla fanów Manowar. Jeżeli nie wiecie, jest to serial, który kiedyś kręciłam. Na pewno starsi widzowie go pamiętają. Nie widziałam sensu naszego kręcenia tego serialu, ponieważ był zdecydowanie za bardzo zgapiony od Popular i nawet nie wiedziałam, co tam do końca ma być, jak ma się skończyć. No w ogóle nie miałam pomysłu. Ale ostatnio mnie oświeciło. Tak teoretycznie to tyle serialów zapowiadałam. Ostatnio oglądałam moje stare filmiki, które usunęłam, bo to po prostu był jakiś koszmar. Mogłabym połączyć jeden z serialów, to był chyba Catwoman czy coś, ale miałam oryginalne te tytuły, matko jedyna. Właśnie z Manowar. I chciałabym, żeby każdy odkrył na nowo trochę ten serial. Już nie będę zmieniała nazwy, mimo że to brzmi tak tragicznie, ale może coś z tego dobrego wyjdzie. Więc co powiedzielibyście na trochę renowację Manowar i oglądalibyście ten odcinek, który mam zamiar zamieścić w najbliższym czasie, bo znowu gdzieś jadę, tak wiem, na końcu wakacje. Z tego powodu również macie trochę więcej czasu na komentowanie i zadawanie mi pytań. Dlatego dziękuję wam za obejrzenie, dziękuję za subskrybowanie i zadawanie łapek w górę i do zobaczenia w następnym odcinku.